Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie. Chciałem zapytać, mówił pan o tym, że te zadania, które dofinansujecie teraz, no wcześniej były w gestii samorządów, no ale tymczasem samorządy, także Skoczów i wszystkie gminy Śląska Cieszyńskiego, no mają duże problemy w ostatnich latach finansowe. Każda z tych gmin na koniec tego roku zaplanowała deficyt budżetowy. Czy zatem nie jest lepszym rozwiązaniem, żeby jednak tymi środkami dysponowały same samorządy, a nie przez dotacje ze środków rządowych? Znaczy tak, ale to są jakby dwa troszkę oddzielne aspekty, tak? Czym innym jest budżet samorządu jako całość i zadania własne samorządu. Oczywiście do tych zadań własnych wchodzą tak samo drogi gminne, powiatowe. Natomiast to chodzi o to, że to są środki dedykowane, tak? One się mieszczą w ramach, może inaczej, ten okres w tej chwili różnych problemów budżetowych samorządów to nie jest jakiś proces ciągniony. One zawsze były, ale w tej chwili ze względu na ogólnie sytuację budżetów, nie tylko samorządów, no to są pewne, można powiedzieć, jakieś zawirowania dość poważne. Natomiast sam program, jeżeli chodzi o drogi samorządowe, on jest dedykowany. On służy odbudowie zaległości, na które właśnie te samorządy ze względu na swoje problemy budżetowe no nie są w stanie zrealizować. Te zaniedbania są duże, no sami jeździmy, ja też przecież mieszkam na tej ziemi, no to jest powiat żywiecki, podobna specyfika, góry i tutaj, jeżeli chodzi o jakość dróg, no to ono, jak patrzę przez ostatnie lata, to się poprawia i tutaj też duży szacunek dla samorządów, bo mimo ograniczonych środków jednak te inwestycje realizowały krok po kroku. A tutaj no to też jest wysiłek dla samorządów, no bo to jest jednak 50% dofinansowania. Niemniej te środki są dedykowane, one są konkretnie sfokusowane na konkretne zadania. Także tutaj tu bardziej chodzi o to, żeby te zaniedbania, które są z iluś lat, a drogi są bardzo ważne dla funkcjonowania lokalnej społeczności, żeby one szły tylko na drogi. Tak. No tak, to jest coś, co ludzie zauważają, ale muszę powiedzieć, bo jeszcze była mowa o inwestycjach, które zostały wpisane na listę rezerwową funduszu. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby te inwestycje... To znaczy, są dwa obszary, bo jest wiadomo, że każdy tego typu program ma zamknięty budżet. I są jakby dwa elementy, jeżeli chodzi potem o wejście tych zadań z listy rezerwowej. Pierwszy, który się zdarza, to nie jest takie tak, że ci, którzy dostali promesę i na pewno te zadania zrealizują, bo bywa tak, że w procesie przetargowym kwoty wchodzą wyższe i gminy nie stać na wkład własny i rezygnują, tak? I wtedy automatycznie z listy rezerwowej wskakują ci, którzy wnioski złożyli. No i ewentualnie zwiększenie środków na zwiększenie budżetu jakby. Ale to raczej, jeżeli już, to raczej by było jakby w kolejnym naborze albo... Także ja tutaj jeszcze, ja myślę, że w tym roku jeszcze będzie nabór na jeszcze będą... jeszcze będzie strumień środków na drogi samorządowe, więc nie obawiałbym się, myślę, że krok po kroku te inwestycje, te, które są też na rezerwie, będą realizowane. Ja proszę zwrócić uwagę, w powiecie żywieckim, praktycznie żadna gmina nie złożyła wniosku. No tak, żadna. Ale i oczywiście, że jest dużo zrobione, tak, ale no jest wąskie gardło, bo to są środki własne. Jest dużo inwestycji realizowanych z środków Urzędu Marszałkowskiego i z Polskiego Ładu, gdzie Polski Ład akurat jest o tyle atrakcyjny dla samorządów, bo ten wkład własny jest niski. No tak, ale właśnie jeszcze mówił pan o kosztach. Czy są dane dotyczące poprzednich edycji Funduszu Dróg Samorządowych? Czy zdarzały się takie przypadki, w których no jednak dosyć duży wzrost cen na rynkach budowlanych spowodował, że jednak nie udawało się zrealizować tych inwestycji? To znaczy tak, jeżeli chodzi o drogi samorządowe, to tak, ale to mówię o okresie ostatniego roku. Mhm. A jakie to były przypadki? Znaczy ja tą liczbę nie chcę podawać, natomiast wiem, że z list rezerwowej wchodziły i wiem też, że gminy rezygnowały. I dlatego no gmina zakłada 50%, to nie jest takie proste, żeby nagle z tych 50% robi się 30%. No tak. Już nie ma środków w budżecie. Ale na przykład jak te inwestycje, które były robione z Polskiego Ładu, na przykład drogowe, to tutaj
została wprowadzona pewna zmiana, czy taka możliwość dla samorządów, bo wiadomo, jak Polski Ład był wprowadzany, była zupełnie inna sytuacja na rynkach, tak? No tak. Zarówno jeżeli chodzi o pracę, ale finalnie poziom cen usług i poziom cen materiałów. I się okazało, coś, co miało być dofinansowane tam ponad 90%, spadło do 60%. I w tym momencie gminy bez szans, nie zrealizują żadnych inwestycji z tych środków. I w tym momencie tutaj jakby rząd wyszedł naprzeciw i wprowadzono coś takiego, że gmina może zmniejszyć zakres albo zmniejszyć zadanie, albo zmienić zadanie. Czyli na przykład, nie wiem, robimy odcinek, mieliśmy dwa, zrobimy półtora, ale te środki wykorzystamy. I to wypaliło. I w przypadku na przykład Polskiego Ładu, to tutaj gminy zrobiły mniej, ale zrobiły. Tutaj to dofinansowanie jest dosyć sztywne, więc to za bardzo nie ma problemu. A jakie wkłady własne muszą włożyć te gminy, które dzisiaj tutaj dostały? 50%. I te promesy są tylko i wyłącznie ze środków budżetu państwa, drugie tyle dołożą. Tak, znaczy gminy. Tutaj, jeżeli chodzi o strukturę tych środków, to tam jest parę elementów, bo tam jest i Fundusz Ochrony Środowiska, tam po części też Lasy Państwowe w tym uczestniczą, rząd. Więc te pieniądze z budżetu państwa, ale ogólnie rzecz biorąc może powiedzieć, z perspektywy samorządu 50% budżet państwa, 50% samorządu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.